Czy każda eksploracja musi się wiązać z ludzkim nieszczęściem? Dom kanibala. To miejsce zbrodni doskonałej przez 42-letniego technika informatyki. Został aresztowany w 2002 roku. Od tego momentu dom, w którym zabił i zjadł innego mężczyznę, pozostaje niezamieszkany. Armin Meiwes urodził się w 1961 roku w zachodnich Niemczech. Jako najmłodszy z trójki rodzeństwa, gdy miał 3 lata, jego rodzina zakupiła dużą posiadłość. Dom z 36 pokojami. We wrześniu 1970 roku beztroskie dzieciństwo Meiwesa skończyło się. Jego ojciec opuścił rodzinę. Miało to na niego ogromny wpływ. Jako 10-letni chłopiec zainteresował się kanibalizmem. Jego fascynację rozbudziła historia Robinsona Crusoe, której przełomowym momentem jest scena, kiedy Robinson ratuje piętaszka z rąk kanibala. Wtedy Meiwes zaczął przyglądać się miejscowym rzeźnikom i sposobom obrabiania mięsa. W 1981 roku opuścił dom i wstąpił do wojska. Spędził tam 12 lat. Popadł w alkoholizm, co zamknęło mu drogę do wojskowej kariery. W 1993 roku 32-letni Meiwes opuścił armię i wrócił do rodzinnego domu. Zmienił zawód i został specjalistą w dziedzinie informatyki. Szybki postęp technologiczny i coraz bardziej powszechny dostęp do internetu spowodował, że Meiwes zaczął szukać w sieci osób o podobnych skłonnościach. Internet stał się pomostem pomiędzy fantazjami kanibala a rzeczywistością. W 1990 roku matka Armina zmarła na atak serca. Od razu po jej śmierci pozbył się jej rzeczy osobistych i rozpoczął życie wolnego człowieka. Niedługo po śmierci matki Meiwes rozpoczął poszukiwania ofiary, która była, tak jak on, zainteresowana praktykami kanibalistycznymi. Zamieszczał ogłoszenia na stronach internetowych i forach, gdzie szukał młodych mężczyzn. Odzew był jednak znikomy. Po długich poszukiwaniach zgłosił się do niego 43-letni inżynier z Berlina, Bernard Brandes, który dobrowolnie zgodził się zostać jego ofiarą. Mężczyźni omówili ze szczegółami sposób, w jaki wszystko ma się odbyć, i umówili się na spotkanie. Brandes powiedział swojemu partnerowi, że wyjeżdża służbowo. Usunął całą konwersację mailową z Meiwesem i zakupił bilet w jedną stronę. 9 marca 2001 roku obaj mężczyźni spotkali się na dworcu i pojechali do domu kanibala. Początkowo Brandes zmienił zdanie i postanowił wrócić do domu. Jednak strach przed tłumaczeniem z nieobecności partnerowi skłonił go do powrotu do Meiwesa. Po drodze mężczyźni kupili tabletki nasenne i leki na przeziębienie. Po czym ostatecznie pojechali do domu kanibala. Wtedy po odurzeniu ofiary alkoholem i tabletkami rozpoczęli amputację jego członka. Próbowali użyć noża kuchennego, następnie noża do mięsa. Obcięty penis miał być posiłkiem. Całe zajście
było cały czas filmowane. Brandes postanowił wejść do wanny z ciepłą wodą i tam się wykrwawić. W tym czasie kanibal zaczął czytać Star Treka i czekał, aż jego ofiara umrze w wannie. Po pewnym czasie jednak przeniósł Brandesa na łóżko. 10 marca 2001 roku o godzinie 5 rano, po 17 godzinach przebywania w domu kanibala, Brandes zmarł. Maives rozczłonkował ciało, po czym jego część zjadł, zamrażając resztę. W ciągu roku skonsumował 30 kg ciała swojej ofiary. Kanibal zaczął szukać kolejnej ofiary. Zamieścił w internecie nowe ogłoszenie wraz ze zdjęciami dokonanej niedawno zbrodni. 2 lipca 2002 roku 23-letni student medycyny natknął się na ogłoszenie Maivesa i postanowił skontaktować się z nim, aby poznać więcej szczegółów. Student po uzyskaniu informacji na temat treści zamieszczonych w ogłoszeniu powiadomił policję. 28 listopada 2002 roku sąd wydał nakaz przeszukania domu kanibala. Maives został aresztowany i przesłuchany. Z jego zamrażarki zostały pobrane próbki. Z powodu braku dowodów został jednak wypuszczony. Próbki zabrane z jego domu nie zostały wtedy jeszcze przeanalizowane. Maives po pewnym czasie postanowił przyznać się do tego, co zrobił. W grudniu 2002 roku w siedzibie prokuratora opowiedział ze szczegółami o zbrodni. Potwierdzono, że w zamrażarce w domu kanibala znajdowało się 35 torebek z ludzkim mięsem, a na podwórku znaleziono fragmenty szkieletu. Film nagrywany podczas morderstwa stał się ważnym dowodem w sprawie. Nagrania były tak drastyczne, że osoby, które je oglądały, potrzebowały opieki psychologicznej. Proces rozpoczął się w grudniu 2003 roku. Maives przyznał się wówczas do pomocy w samobójstwie. Powtarzał, że nie jest mordercą, a ofiara poddała mu się dobrowolnie. Nazywał siebie zabójcą na życzenie. W 2004 roku został skazany na 8,5 roku więzienia. Sprawa jednak nabrała medialnego rozgłosu i sąd nakazał ponowny proces. W maju 2006 roku sąd apelacyjny skazał Maivesa na dożywocie za morderstwo. Jak daleko człowiek jest jeszcze w stanie się posunąć, by zadowolić swoje potrzeby?
Przebywając w domu kanibala, nie odczuwałem niepokoju czy też strachu. Towarzyszył mi raczej smutek i współczucie. Być może trauma z dzieciństwa Maivesa spowodowała lawinę tych wszystkich zdarzeń. Jednak czy możemy go nazwać mordercą? Przebywając w Holandii, dowiedziałem się, że w tym kraju jest legalna eutanazja, czyli świadome uśmiercanie człowieka. Więc czym się różnił kanibal od ludzi, którzy w XXI wieku odbierają innym życie? Wyposażenie, które zostało po kanibalu. Tu są jego zdjęcia rodzinne. Meblościanka, która została w salonie. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo dużo wyposażenia tutaj zostało. Jeszcze wyżej. Tylko czy da się po nich wejść? Nie wygląda tu za ciekawie. Wszystkie ściany są przechylone. Nie jestem pewien, czy tu można chodzić, ale raczej nie. Chciałem tylko zerknąć. Zobaczcie te foteliki. Super.
Tam dalej już nie będę szedł na pewno. Dobra. Kusi mnie, żeby tam iść, jednak byłoby to głupie, naprawdę. Idziemy na dół, powoli. Schody ledwo się trzymają. Wszystko strzela. Maszyna do pisania. Tu już byliśmy. Znaczy tu byliśmy. Tu jeszcze nie byliśmy. To chyba był jakiś salon duży. Meblościanka. Biurko i duża kanapa. Wszystko, co zostało po tym salonie. Góra się zerwała już. Teraz będziemy szli na dół. Zajrzyjmy jeszcze tutaj. Fotel bujany. Płyta winylowa. I bardzo dużo innych rupieci. Tutaj nawet radio samochodowe, ale takiego to ja jeszcze nie widziałem. Tuż za oknem stoi samochód kanibala, Mercedes. Muzyk. Mamy tu jakieś papiery. Kolejni ludzie przyszli zwiedzać. Piękna szafa. Tu jakieś skarby ukryte.
części ewidentnie wybuchł pożar. Część drewna jest strawiona całkowicie. Dyski twarde. IBM. Ale takiego dużego to jeszcze nie widziałem. Model ST225. A tutaj jeszcze większy. Zobaczcie, jakie kiedyś dyski montowali. A tutaj mamy piękny kominek. Czapka jockeya. Tutaj co jest? Tutaj też nie byłem. Tu jest część spalona chyba. Oj, niestety nie pokażę wam już. Z tego względu, że lampka zgasła. You like this place? Yes. Hey, Peter. Oh. Hey. Mam nadzieję, że wam się podobał dom kanibala. Niestety nie udało mi się wejść do piwnicy. Wejście jest dostępne, jednak zabrakło mi światła, niestety. Tak wygląda cały ten dom. Z tyłu są samochody. Chciałbym tak delikatnie zajrzeć do nich. I tak nie wiem, czy się uda. Z drugiej strony są sąsiedzi. Tu jest SAP. Niestety tam nie będę szedł dalej. Z tego miejsca żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja lecę dalej.